11 maja scena warszawskiego Teatru Kapitol połączyła wielu muzyków z czołówki polskiego jazzu. Wszyscy oni grali dla Janusza Stefańskiego, perkusisty, pedagoga, bandlidera. Koncert otworzył Atom String Quartet. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem przyjechać do Warszawy na ten wspaniały koncert, na którym tylu świetnych muzyków weźmie udział. Ja będę miał okazję zagrać z Tomaszem Stańko, z Adamem Pierończykiem, z Krzysztofem Knitlem, który na elektronicznych instrumentach będzie grał z Tomaszem. Kiedy ja grałem w Niemczech, o już dawno bardzo temu, myśmy mieli taki zespół w kwartecie, Sendecki, Stańko, Suchanek, Stefański, SSSS, ale to były lata późne, 80. Potem może sporadycznie zapraszałem Tomasza do Niemiec na takie krótkie 2-3 koncerty i wtedy koncertowaliśmy, ale później on już miał swoje własne składy, przeróżne trio, przede wszystkim z Wasilewskim, prawda, i także od tego potem już grał ze swoimi muzykami. Zagramy muzykę zupełnie improwizowaną, także nic nie było komponowane. Prawdopodobnie Krzysztof przygotował jedną czy dwie części pierwsze, potem się włączy Adam i Tomasz Stańko i ja. I będziemy przez jakieś kilkanaście minut po prostu razem muzykować.
tak krótkim filmie nie sposób wymienić wszystkich, którzy zagrali w Kapitolu tego dnia. Dalszy ciąg relacji w następnym odcinku Jazz of Freedom.